Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam środę, 27 dzień września i zapraszam na poranny przegląd techniczny. Euro-USD na starcie, nowe minima na ETK-u, także musimy sobie ten scenariusz po raz kolejny zaktualizować. I patrzę tak naprawdę też najpierw szeroko, to warto sobie tutaj odnotować pewne strefy, jakie są testowane, czy jakie za chwilę będą testowane na wykresie głównej pary walutowej. Trzeba tutaj, myślę, że znać. To są okolice 1.0530. Tutaj ta niebieska linia jeszcze z klastrem cenowym dla pewności, dla uzupełnienia. Jakby ciężko dosyć, muszę jeszcze uwierzyć niektórym, że już 1.05 na horyzoncie. Z racji tego, że w wakacje wierzchołek sięgnął 1,13 niemal, także tutaj pokazuje to przede wszystkim tą dynamikę tych spadków. Trend ewidentnie spadkowy. Warto uważać z pozycjami długimi, jeżeli takowe celujecie. Ja tutaj taki schemat korekcyjny sobie teraz wyznaczę, bo przede wszystkim szukam motywów, szukam okazji po to, żeby grać na kontynuację tego trendu. Także mimo, że powiedzmy, jak tak spojrzymy na licznik od tego klastra cenowego mamy 40 pipsów, 30 tak naprawdę niemal od bieżącej ceny, no to ewentualnie przy podbitce, przy zagraniu na kontynuację, no to ta przestrzeń na zagranie w przeciągu jednej sesji robi się zdecydowanie wystarczająca, żeby bez problemu jeszcze próbować tych shortów, no bo ten potencjał jeszcze i ta przestrzeń jest tutaj moim zdaniem. No i poziom, który wyznaczyłem. Zaznaczymy sobie to jeszcze dla potwierdzenia. Dobra, to będzie ten obszar, drobna biegunowość, FS100, korekta pędząca 1 do 1, no i strefa podażowa 1.0594. Idziemy na GBP USD. Tutaj to, co mówiliśmy sobie wczoraj, czyli ta dynamika tych spadków, kolejne sesyjne spadkowe i też wczorajsza całkiem pokaźna, o podobnej, a może nawet ponadprzeciętna, jak to miało miejsce w ostatnim czasie. Około 60 pipsów, może nie jest to jakiś ogromny wynik, ale coraz bardziej przybliża nas do tego targetu, do tej zielonej strefy wsparcia 1.2080, no 1.2090 niemal, to co mówiłem też w dniu wczorajszym. Jeżeli chodzi o jakieś możliwości zagrania na korektę, tutaj mamy taki lokalny schemat, bardzo lokalny M5, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie tutaj do rozegrania, jak to wideo pójdzie za kilka minut. No bo tak naprawdę dzieli nas tutaj już 3 pipsy, więc to jest bardzo lokalny schemat, ale zaraz jeszcze trochę szerszy wyznaczymy. Na początku najpierw ten na M5, 1.2152. Natomiast jeśli chcielibyśmy szukać czegoś szerszego na rozwinięcie się tego podbicia, no to nieco wyżej 1.21, 62, 63, no jakieś 13-14 pipsów od bieżącej wyceny, tak? Czyli te dwa poziomy podażowe na kablu 1.21.52 oraz 1.21.62, tak? Czyli około 10 pipsów tutaj przestrzeni na podbicie jeszcze przy ewentualnym zanegowaniu tej pierwszej strefy. USD JPY. Tutaj podobnie też mamy szeroki schemat wyznaczony na ujku. Głębokie mierzenie wewnętrzne 886. No i też, czy w tym przypadku może to samo zaksięgowanie tego szerokiego targetu jest tak naprawdę już tutaj faktem, bo pierwsze reakcje się pojawiają na formacjach świecowych. Warto może H4 tutaj podglądać. Myślę, że to jest w miarę optymalny interwał czasowy, żeby podglądać z interwału 4-godzinowego. Może będzie to tutaj kreowane pod
pod zmianę tendencji. Poglądowo myślę, że możemy sobie coś tutaj takiego wyznaczyć. Może nie jest to jakaś wielka linia trendu, tak bardzo lokalnie prezentuje nam ostatnią dynamikę, ale można to wykorzystać też, uważam, pod takie potwierdzenie, że rynek tutaj zaczął generować prospadkowe sygnały. I jednym z takich sygnałów może być właśnie przełamanie tej niebieskiej linii, podażowe zamknięcie na H4 ponownie i właśnie przełamanie tej niebieskiej linii może to być dosyć sporą oznaką tego, że czeka nas tutaj na USDJPY większa korekta. Przypomnę jeszcze poziom, bo chyba nie przytaczałem. 149,12, 149,10 i nieco wyżej oczywiście ta strefa. To jest tutaj no, z wyraźnym marginesem błędu, bo to jest interwał sesyjny, więc nie ma tutaj co do pipsa się utożsamiać, jeżeli chodzi o nasz handel w ciągu dnia, tak? No i co? Czekamy na przełamanie, na formacje podażowe na H4 i zobaczymy, czy ten sygnał spadkowy się potwierdzi. No zobaczcie złoto. Przełamanie całego swingu, tutaj już zewnętrzne mierzenia na horyzoncie. Ja tutaj od podstaw sobie to złoto jeszcze raz wyznaczę. Co widać? Może coś w postaci odwróconej głowy z ramionami. Zobaczcie, jest lewe ramię, głowa i być może tutaj na tym poziomie gdzieś to prawe ramię nam się na złocie ukształtuje. Chociaż ostatnia dynamika nie wskazuje na to, żeby łatwo było poderwać w górę ten rynek. Myślę, że jako układ korekcyjny warto sobie wyznaczyć, póki tendencja spadkowa tutaj dominuje. No to mamy poziom FS101, przepraszam, 1910, 1911 dolarów za uncję przy ewentualnym tutaj podbiciu, chociaż to jest zakres ponad 10 dolarów, ale no spokojnie do zrobienia w przeciągu jednej sesji, więc tak to na złocie pozostawiamy. 1910, 1911 strefą oporu.